Oczywiście chętnie poszłoby się do lasu, gdyby była troszeczkę lepsza pogoda, ale na pewno działkowców to nie przestraszy i gremialnie przez te 3 dni będą przebywać na działkach, bo pracy jest sporo, opóźniona jest wiosenna praca i w polu, to rolnicy mogą poświadczyć, jak również i w ogrodach, także działkowych. Zatem kto żyw na działki, rozgrzewać się też można przy tym. I oczywiście w ruchu, przede wszystkim w ruchu. A my tutaj z Państwem będziemy radzić, jak pomóc tu słuchaczom. Za stołem realizacyjnym w studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw Sławomir Nowak, a przy mikrofonie Andrzej Krystek. Też są z nami dzisiaj najważniejsi nasi goście, eksperci magazynu Raz na Zielono. Pani Barbara Kokot. Dobry, witam Państwa. Dawno niesłyszana u nas, niewidziana, no niewidziana nadal, ponieważ wszystko się odbywa telefonicznie. Tak, niestety tak. Jan Malesza. Dzień dobry Państwu. I Roman Grzechowiak, witamy. Witam Państwa serdecznie, drodzy słuchacze i pozostałych uczestników dzisiejszej audycji. Miejmy nadzieję, że nie będzie zimno na działkach, ponieważ wszyscy się rozgrzejemy robotą, no i myślą o przyszłych zbiorach, chociaż także niektórych rozgrzewają kłopoty. I może od nich zaczniemy, właśnie od kłopotów naszych słuchaczy, no niestety z sąsiadami. No jest taka stara bardzo piosenka, przebój wręcz sprzed lat, bodajże z lat 60. Alibabki to śpiewały, jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada. No tak, co prawda nie widzimy sąsiadów nawet, ponieważ przeszkadza w tym pandemia, a poza tym gorzej, jeśli sąsiad niestety przeszkadza. I właśnie z taką sytuacją ma do czynienia nasz słuchacz z Ostromecka, który przysłał do nas list i może spróbujemy na jego pytania i wątpliwości odpowiedzieć. Czyli generalnie, zacytuję zresztą, chodzi o oczywiście sadzenia przy płocie różnego rodzaju roślin. Czytam, problem polega na tym, że prawo własności nieruchomości, a tu w tym przypadku chodzi o własność nieruchomości, nawet nie tyle o działkę i ogród działkowy, co raczej właśnie, być może, że kiedyś to był ogród działkowy, ale jest to już teraz własność, nieruchomość. Na nieruchomości nie dotyczy tylko powierzchni działki. Jego granice raz ciągną się, przepraszam, emocji, bowiem także nad nią i pod nią, no wiadomo, wszystko co przed i nad i pod. Do naruszenia tego prawa może dojść na przykład, kiedy rośliny na działce rosną tak, że zaciemniają posesję sąsiada. Podobnie będzie z korzeniami przechodzącymi pod ziemią. Przepisy nie wyznaczają konkretnej odległości, jaka powinna być zachowana przy sadzeniu roślin od granicy z sąsiadem. Słyszałem wszędzie przepisów, szukałem wszędzie przepisów, pisze nasz słuchacz, w formie ustawowej, że tak powiem, państwowej powiedzmy, ale nie znalazłem. Znalazłem się zatem w sytuacji, że nie wiem jak postąpić. I dalej pisze sąsiad właśnie o tym, że sąsiedzi obsadzili, nawet to narysował go tutaj świerkami wysokimi wzdłuż płotów od strony południowej, a także i tujami, które najszybciej rosną. Sąsiad, który od strony południowej posadził około 35 świerków, przy samym ogrodzeniu już gałęzie świerkowe przechodzą przez ogrodzenie, nie mówiąc co dzieje się pod ziemią. No to są właśnie kłopoty zapewne nie tylko naszego słuchacza, ale też i innych, którzy mają no po prostu, powiedziałbym, ekspansywnych sąsiadów, którzy nie liczą się z potrzebami też innych z zapłotu. Nie powiem, że karguli czy pawlaków.
bo tutaj chyba nie wystarczy podejść do płota, prawda? No, niestety chyba. Pani Barbara Kokot, szefowa oddziału bydgoskiego Polskiego Związku Ziołkowców, zna te problemy na co dzień, bo też nie tylko wzrostem roślin, uprawami żyją działkowcy, jak słyszeliśmy, zapewne także i takimi konfliktami. Akurat w przypadku ogrodów działkowych Polskiego Związku Działkowców te sprawy są rozstrzygane, że tak powiem, przepisowo w statutach i w regulaminach porządkowych. Jak to generalnie wygląda, jeśli chodzi o w ogóle posesje, na których ktoś tam uprawia swój ogród? To tak, panie redaktorze, może zacznę od tego wątku ogrodów działkowych. Powiem, że jest nam o tyle prościej rozwiązywać te problemy wszystkie, a naprawdę, proszę mi wierzyć, jest ich mnóstwo, bo mimo wszystko dokonując nasadzeń, czy to na działkach, w ogrodach działkowych, czy na prywatnych posesjach, powinniśmy zawsze sięgać wyobraźnią do przodu i wyobrazić sobie, jak ta roślina, którą sadzimy w danym momencie, będzie wyglądała. Bo ona rośnie tak, cały ona czas. Ona będzie wyglądała za 5, 10, za 20 lat. Ale nie każdy ma tyle wyobraźni. No, jakie może nam i sąsiadom stwarzać problemy. Jeżeli chodzi o ogrody działkowe, to jest nam o tyle łatwiej rozwiązywać te problemy, dlatego że regulamin rodzinnego ogrodu działkowego reguluje właśnie kwestie związane z różnego rodzaju nasadzeniami. I powiedzmy, osoby, które nabywają działki, na tych pierwszych takich startowych spotkaniach z przedstawicielami okręgu w ramach takich, powiedzmy, spotkań, szkoleń, dowiadują się, prawda, co można sadzić, czego nie można, w jakich odległościach, że w tej chwili powinny być to raczej odmiany niesilnie rosnące, tylko właśnie jakieś tam półkarłowe, karłowe. Tak, dlatego że w masie ogrodu działkowego, gdzie mamy 200-300 działek i to są 300-metrowe poletka, no trzeba te odległości zachować, żeby uniknąć w przyszłości konfliktów. Natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości, powiedzmy tak mówiąc, prywatne, prawda, jest to o tyle trudniej, że właściwie nie ma norm prawnych regulujących sposób dokonywania nasadzeń. Ale są już przepisy choćby ustawy budowlanej, czy też o gospodarowaniu na nieruchomościach. Ja, próbując, że tak powiem, rozeznać temat, powiem tak, że zresztą spotkałam się z takimi, no powiedzmy, informacjami, że praktycznie na wniosek osób indywidualnych przy każdej nowelizacji prawa budowlanego właśnie ogranicza się te różne przepisy mówiące co do odległości i tak dalej. I tu właściwie głównymi aktami prawnymi, które regulują kwestie jakichś takich właśnie potem konfliktów wynikających, to jest tylko i wyłącznie kodeks cywilny i ustawa o ochronie praw przyrody. I teraz powiedzmy, pomijając, że kwestia ta potem może być tylko i wyłącznie regulowana na drodze sądowej, tak? Cywilnej, czyli... No i chodzić do sąsiada, z każdym sąsiadem do sądu, to też nie jest to perspektywa. No niestety i trzeba powiedzieć, że te sprawy mogą się z doświadczenia wiemy, że ciągnąć kilka lat, tak? Także na przykład nasze przepisy w ogrodzie działkowym mówią, że powiedzmy najpierw zwracamy się do sąsiada i zwracamy mu uwagę, prawda, co do niezgodności jego nasadzeń z przepisami prawa. Potem mamy możliwość, powiedzmy, wystąpienia do zarządu ogrodu, który odpowiada za funkcjonowanie ogrodu. I on rozstrzyga takie spory? I on rozstrzyga, prawda, daje nakaz użytkownikowi działki, który posiada te niewłaściwe nasadzenia, aby dostosował to do regulaminu. Oczywiście musi je wyciąć, ale żeby wyciąć, trzeba pamiętać o przepisach wynikających właśnie z ustawy o ochronie praw przyrody, że trzeba uzyskać pozwolenie na wycinkę tego, trzeba się zwrócić do miejscowego wydziału ochrony środowiska, tak, pobrać stosowne wnioski i tak dalej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o prywatną nieruchomość, no to tak jak powiedziałam wcześniej, postępowanie cywilne, w ramach którego można się domagać usunięcia drzew i powoływać się tutaj można na artykuł 222 kodeksu cywilnego, który no, mówi o takiej możliwości roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, czyli po prostu usunięcia, tak, danego drzewa, oczywiście przy uzyskaniu stosownych
stosownych pozwoleń. Kwestia przerastających gałęzi czy też korzeni. No właśnie, można samemu obsiąść czy też kazać sąsiadowi. No, to znaczy, w pierwszej kolejności powinno się wezwać czy poprosić, w zależności jakie stosunki panują między sąsiadami, do usunięcia tych gałęzi. No, w przypadku niewykonania tej naszej prośby czy żądania, prawda, może to na podstawie z kolei również kodeksu cywilnego, artykuł bodajże 150, można samemu je wziąć i przyciąć, tak? Wiadomo, że to wszystko spowoduje potem no, narastanie, prawda, wzajemnych takich tak, niechęci. To się wtedy zaognia sytuacja. No, zaognia się sytuacja, no ale, no tak to wygląda, prawda? Czyli kodeks cywilny jakoś reguluje to, również i przepisy innej rangi ustawy. Tak, można tam szukać ewentualnie wsparcia prawnego. Również w ogrodach działkowych zorganizowanych, zwłaszcza w Polskim Związku Działkowym, działkowców regulamin jest i na podstawie tego działa zarząd, który rozstrzyga te kwestie. Natomiast gorzej, jeśli to jest na przykład ogród poza Związkiem Działkowców, albo jeśli to są te po prostu ogrody, tak jak na wsi to bywa, czy na osiedlach, w miastach. Do kogo się zwrócić zatem może pokrzywdzony ze skargą i kto ewentualnie może podjąć decyzję, nakazać jakieś działania? Droga cywilna, sądowa. I sąd wtedy nakazuje wykonanie, powiedzmy, zgodnie z przepisami. Ale załóżmy, że to jest ostateczność, bo to drogie jest po pierwsze, a po drugie czasochłonne, już nie mówiąc o nerwochłonności. Natomiast gdzie ewentualnie można najbliżej się udać? Na przykład tu w przypadku Ostromecka to do gminy Dąbrowa Chełmińska, do urzędu. Na pewno osoba, która zajmuje się ochroną środowiska i pewnie coś poradzi. Czyli wójt wskaże ewentualnie kogoś, czy też burmistrz miasta, jeśli to jest w mieście, albo prezydent. No a poza tym będzie wiadomo, jakiego rodzaju jest to nieruchomość, prawda? Komu ewentualnie, no, kto będzie miał możliwość poradzenia w tej materii, tak? Bo będzie zależało to od statusu prawnego tej nieruchomości. Otóż to, być może to są były działki, to znaczy Polskiego Związku Działkowców. Wiem, że też są takie ogrody, które jakby... To znaczy są to stowarzyszenia, które wyszły ze struktur związku. Co prawda one podlegają tej samej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Co prawda mają swoje statuty i swoje regulaminy, ale no zawsze można tam zajrzeć, jak są te kwestie rozwiązane, tak? Zatem życzymy powodzenia naszemu słuchaczowi w staraniach o przywrócenie praworządności, no również w staraniach o uzyskanie informacji, jak sam może posadzić tuję, bo planuje takie i nie wie, jak daleko od płotu może je posadzić, żeby sąsiadowi nie przeszkadzały z kolei jego tuję, skoro świerki przeszkadzają sąsiadom. To wróciłabym do tego, co powiedziałam na początku. Wyobraźnia i patrzmy i na dobra wola. Dziecko, jak będzie wyglądało za 15, 20 czy 30 lat. Że ono będzie nikt nie chciałby się w takiej sytuacji znaleźć też. Tak. To, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Stara tak polska jest zasada, prawda? Stare tak powiedzenie. Myślę, że wyczerpaliśmy zatem przynajmniej jak na razie ten problem, tę kwestię, bo dzwonią do nas słuchacze, odbieram telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień państwu. Dobry. Witam serdecznie. Halo? Witamy, ja, witam. Ja dzwonię z takim problemem. Mam problem wielki z pelargoniami, które sama hodowałam od lutego. Mam ich bardzo dużo i one chorują. I teraz chcę opisać pokrótce, jak to wygląda. Przestały rosnąć w pewnym momencie, ja jej pryskałam toksynem, pryskałam moc pilanem, a więc i na grzyby, i na szkodniki. I to jest zero efektu. Przestały rosnąć, na przykład te które te zwykłe, nie pnące, jeżeli już zaczynają kwitnąć, i jeżeli kwitną, to ten kwiat wygląda jak sparzony. Po prostu on nie jest piękny jakiś, tylko po prostu opadają zaraz te płatki i wygląda ten kwiat jak sparzony. Liście też są takie, nie wiem, najchętniej bym określiła, że takie garbate się robią te listki, a więc takie wypukłości, nierówne są. I te ostatnie listki, te pierwsze,
naokoło robią się żółte i te listy po prostu opadają. Proszę mi poradzić. Czy kto postawi diagnozę z panów, bo pani Barbara była eksploatowana przed chwilą długo. Oddaję głos panom. Ja może spróbuję pani odpowiedzieć, bo tak. Pani podpowiada, że liście są wybrzuszone. Tak, należałoby sprawdzić, co jest pod liściem, dlatego że tak, przędziorki tam mogą być, o których nie widzimy, bo oczywiście to są maleńkie stworzenia i wysysają soki i no i roślina źle wtedy tworzy ten liść. Może być mszyca, której nie widzimy, bo zlewa się kolorem i tam pod spodem ona może być. I to by trzeba było pierwsze co zlokalizować. A jakie środki, no to ten mospilon chociażby, którym by należało pryskać. Ale jest jeszcze druga sprawa. Ja nie wiem, co z systemem korzeniowym, bo jeżeli pani od lutego tę roślinę trzyma na parapecie, no gdzieś tam w zamknięciu, tego światła było do tej pory bardzo mało, na dwór nie było można wynieść, bo przymrozki to by to zmarniało zupełnie. Nawet niemalże do dziś, prawda? Tak, także system korzeniowy na pewno też tam bardzo ucierpiał. I trzeba byłoby delikatnie wyjąć, zobaczyć, czy jest biały system korzeniowy, zmienić ziemię po tych 3 miesiącach, bo tam szła bez przerwy tylko woda, nic poza tym. No większe doniczki? Większą nieco donicę oczywiście, zdrową, nową ziemię. Nawozy to oczywiście, że no to ziemię taką do pelargonii przygotować, to już tam będzie ten nawóz wystarczający, a więc pójść w tym kierunku. I tym toksinem dobrze, że pani opryskała, ale by trzeba było nawet i podlać ten system korzeniowy. Można by tym toksinem podlać. Dobry byłby prewikur, gdyby się pani jeszcze postarała i podlać prewikurem, bo tak, albo system korzeniowy nie domaga, albo też pod liściem, ale jeżeli pani mówi wyraźnie, że są wybrzuszenia, no to przędziorek, a jeszcze prędzej mszyca, która wysysa soki, no i powstają takie wybrzuszenia z wierzchu, to widzimy. To znaczy podlać tym mospilanem, opryskać radzi pan, tak? Bo jeżeli chodzi o mospilanem, opryskać i podlać. Opryskać, przejrzeć liście, opryskać mospilanem. Tak. A oprócz tego toksinem, a gdyby się udało prewikuru, to pod prewikurem podlać, ale tak naprawdę to ja bym już zmienił do innej donicy nową ziemię, bo od lutego to ta ziemia już jest... No podlewana cały czas wodą, czy to powiedzmy z kranu, gdzie tam tego chloru jest bardzo dużo, to jest też problem z zasoleniem tej gleby, tego podłoża. Także zmienić też podłoże. A jeszcze chciałam spytać, czy nie wchodzi tutaj problem choroby bakteryjnej? Zgnilizna twardzikowa w systemie korzeniowym. To tak, to oczywiście ale ma pani rację. Ja te korzenie sprawdzam, wyjmuję i one są ładne. Jeżeli system korzeniowy jest ładny, to bakterii, tutaj bakteriozy nie ma, to tutaj to jest wszystko dobrze, no to będą szkodniki. Dobrze, to dziękuję serdecznie. I przepraszam, no i to zasolenie w doniczce, bo... Naprawdę my nie zdajemy sobie sprawy, przez 3 miesiące tą młodą roślinę podlewając cały czas wodą chlorowaną, to tego chloru jest bardzo dużo i roślina, i chlor jest zabójczy dla rośliny, ona się po prostu sama męczy, chociaż system korzeniowy może wykazywać, że jest zdrowy. Ja rozumiem. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu serdecznie. Pozdrawiam i do widzenia. No i życzymy powodzenia. Dziękuję serdecznie. A dzisiaj ruszamy na działki, jak mówiłem wcześniej, zatem za co przede wszystkim się dzisiaj bierzemy? Do roboty, z czym? No pogoda do tej pory nas nie rozpieszczała i myślę, że sporo jest, tak powiem, prac zaległych, bo jak patrzymy dzisiaj na przyrodę, to ono jest, no niby się ruszyła, ale porównując z okresem podobnym rok ubiegły, to opóźnienie widać gołym okiem, szczególnie to widać nawet w kasztanowcach, to one daleko są, mają do kwitnienia, ale te liście nie są nawet w pełni rozwinięte. I w związku z powyższym tych prac jeszcze takich, że powiem, typowo kwietniowych musimy przerzucić na miesiąc maj. Właśnie do tego zaraz wrócimy, co należy zrobić, bo jest telefon od słuchacza. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaraz ciszę radio.
Tak. Dzień dobry. Proszę pana, chciałam się spytać, bo ostatnio kiedyś słyszałam w waszym programie, że jak się sieje marchew, żeby najpierw posypać solą rządki. Ale przyznam się, że nigdy tego nie słyszałam. Nie wiem ile, jak to. Czy bezpośrednio pod siew, czy przykryć ziemią? Nie wiem, jak to zrobić. Marchew solona, tak? No, no coś takiego. W tygodniu ubiegłym o tym wspominał Korneliusz i tam jedna dzwoniła z pani słuchaczek. I oczywiście w takiej rządki przygotowanej już roski do wysiewu i tam delikatnie tą solą posypać. No zdaje to bardzo ponad dobry egzamin. To jest taka rada praktyczna, zauważona przez naszych słuchaczy. Myśmy pięknie podziękowali, nowe nasze doświadczenia. Proszę zrobić w tym miejscu, co będzie pani robiła ten wysiew, tej marchwi, delikatnie poprosić solą. Aha, ale nie przykrywać ziemią, poprosić nie, i na to siać. Na to ale siać, żeby nie przesolić. No właśnie. Delikatnie, tak jak pani sieje to marchew, przesolona jest fatalna. Delikatnie posiać tą solą. I oczywiście po wysiewie nasionka przekręcić. Aha, no dobrze, bo mówię, nie miałam pojęcia, ile tej soli tam wsypać. Czy to po prostu posolić, jak to się mówi, popieprzyć w tym no sensie. My nie znamy żadnych takich, tak powiem, pisanych przepisów. To jedna z naszych słuchaczy, czy pani jakaś słuchaczka, o tym nam powiedziała, żeśmy to przyjęli na dobrą monetę i to będziemy też również tak radzić. Będziemy solić. No, jeżeli można, że jest słowo jeszcze, to może chciałabym poradzić państwu jeden ze sposobów wynikających z biodynamicznej uprawy warzyw. Jeżeli chodzi o marchew, to wiadomo, że chodzi tutaj głównie o szkodnika marchwi, tak zwaną połyśnicę marchwiankę. Mhm. I wtedy taki sposób z naturalnej, że tak powiem, uprawy i naturalnego podejścia do uprawy warzyw, to przemiennie posiać ząbek marchwi, ząbek cebuli, tak? No tak, ale to też się nie sprawdza. Ja tak no robiłam i czy obok cebula była, to i tak robaki były i tak. No. Ekspansywne są albo bardzo. W przypadku wczesnych odmian marchwi przykrywać włókniną, tak? Żeby tak, mam właśnie marchew już. Kiedy jest oblot tej muchówki połyśnicy, żeby zabezpieczyć rzędy zeszłej marchwi, tak? Tak. No spróbuję z tą solą, zobaczymy. Jeden rządek sieje tak, drugi tak, zobaczymy, co to będzie. One się lubią po prostu, że tak powiem, i nawzajem się chronią. Tylko jedno słowo co do tej soli. No właśnie. Bo na pewno ta sól to ma za zadanie teraz, kiedy jest wysyp ślimaków. No tak. To oczywiście, jak on tam poczuje troszeczkę, okręci się, no to i nawet i będzie ginął i tak dalej. Tylko teraz tak, przecież jeżeli wysiejemy na marchew i w rządku tym samym rozsiejemy sól, ta sól podniesie stężenie nawozowe gleby i ta wschodząca marchew, no jak naprawdę ona zginie. No nie ma innej odpowiedzi, jak tylko nie wytrzyma stężenia nawozowego. Dlatego to pewnie, jeżeli było dopowiedziane, to trzeba to zrozumieć tak, że nie w ten rządek, gdzie będzie siana marchew, bo ta sól tylko ma powierzchniowo zatrzymać tych intruzów, które będą się tam przemieszczały. Natomiast na pewno nie jest to nawóz w tym sensie, żeby potem roślina korzystała. Ona może korzystać, bo NaCl, czyli chlor Na, czyli sód, roślina z tego sodu może korzystać, ale to są maleńkie naprawdę ilości. A znowu z małej ilości, to jako nawóz traktować, to oczywiście, to wtedy można posypowo, czy nawet rozsiać przed wysiewem, przegrabić, ale to w ilościach, no oczywiście takich nawozowych. I wtedy traktować to jako nawóz, powiedzmy ten nie azotowy, tylko sodowy. No tak, żeby właśnie, tutaj się nie pomylić nie za dużo. W takiej no kwestii. Właśnie. Mikroskopijne ilości, dosłownie mikroskopijne. Bo i wymieszać to bardziej z ziemią i dopiero tak, może. Oczywiście, wymieszać i to na całej powierzchni równomiernie, a wtedy wysiać. I wtedy dopiero wysiać. No właśnie, o to mi chodziło, bo tak sobie myślałam, no sól mi zniszczy te nasiona, te kiełki. Oczywiście, że zniszczy, to na pewno. No, no dobrze, to dziękuję. No życzymy powodzenia i smacznego. Dzięki, do widzenia. Udana marchewka będzie. Oby. Miejmy nadzieję.
I kolejny telefon odbieram. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, czosnek, tak jest ładny już i dostaje te pierwsze od ziemi, to żółte liście się robią. Co to by była za przyczyna tego? Pewnie mączniaki się zaczynają pojawiać pewnie pierwsze, ale też i oczywiście, że ta mucha też, śmietka, cebulanka pewnie też. Także trzeba to rozszyfrować, czy to jest mączniak, chociaż pewnie mączniak troszeczkę za zimno, jeszcze za wcześnie myślę, to może być nawet ta pierwsza maleńka muszka, która składa jaja, wylęga się larwa śmietki. No i ona tam powoduje uszkadza oczywiście, no i mamy pewnie te objawy. Ale no to ja trzeba byłoby wziąć szkło powiększające i trochę się przyjrzeć, co to jest, czy choroba, czy też ta śmietka. Bo myśmy tydzień temu pryskali właśnie na robaka i to nic... Jakim środkiem? Nie pamiętam już, ale w każdym razie na robaka było pryskane, nie? No to jak tydzień temu, to 7 dni karencji, to tak naprawdę ten środek pewnie zadziałał, ale trzeba jeszcze raz sprawdzić, bo on może się powtarzać. Mhm. To pryskać na robaka. Proszę Państwa, tak. Trzeba pamiętać, że tydzień temu to jeszcze kwestia temperatury, bo to preparaty te przecież w odpowiedniej temperaturze dopiero zaczynają, że tak powiem, działać. A tak. To były przymrozki, a wręcz mrozki. No tak, czy tam no powiedzmy takie 2-3 stopnie w ciągu dnia, czy nawet do 5, no to nie są temperatury, w których już możemy mówić o działaniu preparatów, prawda? Tak. No dobrze, dziękuję bardzo. Także to wszystko trzeba uwzględnić. No tak, oczywiście, że tak. Ja bym się bardzo mocno przyłączył do pani Barbary i właśnie tak zaraz pomyślałem sobie, że jednak były bardzo, czosnek bardzo szybko wschodzi i wychodzi na powierzchnię, ale no, te chłody były przede wszystkim nie tyle, że bardzo mocne, ale bardzo długie i tu rzeczywiście mogło zaszkodzić. A uwaga dla wszystkich pozostałych, że ten czosnek już teraz nie, bo już za późno w zasadzie jest, będą w ogóle, czy to wiosenny, czy jesienny sadzić, koniecznie jest zaprawianie tych ząbków. To jest niezwłoczna sprawa, w sposób bardzo, bardzo prosty, albo obtaczanie w drzewnym popiele, bądź na sucho, no zwykłym miedzianym, który jest w zasadzie środkiem takim ekologicznym. I wtedy możemy te ząbki wprowadzić do gruntu. I jeszcze bardzo, bardzo istotna rzecz, no, żeby nie przelewać, bo czosnek bardzo nie lubi przelania, żeby ta wilgotność gleby była, owszem, wilgotna cały czas, pokarm, bardzo zarosła roślina, bardzo wymagająca, ale żeby nie zalewać, bo wtedy tworzą się bardzo poważne choroby, tak zwana czarna czy niebieska zgnilizna i z tym są wtedy dopiero prawdziwe problemy. A szkodnik oczywiście, tam mięcienie, wsiornastki, no to w tej terminie w zasadzie lekko później się będziemy to opryski robić te na cebulę, na czosnek, mniej więcej w tym samym czasie, ale z tym jeszcze musimy trochę poczekać. I odbieram telefon. Halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam porozmawiać o trzmielinie i ogniku, które zimowały na balkonie. Ja jesienią dzwoniłam do waszej audycji i zgodnie z zaleceniami podlewane były do pierwszych przymrozków, od spodu styropianem zabezpieczone doniczki, były otulone. I teraz tak, trzmielina przeżyła, puszcza w tej chwili piękne, zielone listki, natomiast ognik ma wszystkie listki uschnięte. I co z nim robić? Przemarsz na pewno i to przemarsz tak bardzo, że może być kłopot, jeżeli z systemu korzeniowego jeszcze będzie potrafił coś wydać, to dobrze, ale część nadziemna na pewno przemarzła, bo w warunkach gdyby ogrodowych w ziemi, to jeszcze pewno byłby narzuconym, przykryty, a tutaj warunki po pierwsze mróz, a drugie no to też i sposób zabezpieczenia, no trudno, żeby pierzynę jemu na głowę, ale gdyby miał taką pierzynę, powiedzmy, to by przeżył, a tak to on po prostu przemarzł. Aha, proszę sprawdzić, tylko jeszcze wziąć sekatę w rękę i bardzo krótko jeden, dwa pędy przyciąć. Jeśli nie będą środki całe brązowe, to wiadomo, że przemarł. A proszę sprawdzić, co jeszcze no, czymś uciąć przy samej nasadzie, przy samej ziemi, będzie pani miała stuprocentową pewność, czy zmarł, czy nie zmarł. Teraz przeczekać, za 2 tygodnie przeczekać,
Przyciąć oczywiście można. Przeczekać 2 tygodnie, zobaczyć, czy na zdrowej części, tak jak róże, od dołu te, które przemarzły na górze, bo wiele róż przemarzło, ale górna tak? część. Ale od dołu wybijają i być może, że jeszcze tu od dołu wybije. Mhm. Czyli na przyszłość to jednak on by chciał tą otulinkę też mieć na listkach, tak? Bardzo dokładną. Nie tyle dokładną, co ciepłą. Co ciepłą. Otulinkę, tak. Pierzynkę. Tak, zważywszy, że wyjątkowo w tym roku mieliśmy tam minus 19 i minus 20. Tak, tak, to nie mieliśmy przez wiele, wiele lat. Kto to wiele, słyszał? Tak, tak, właśnie. No właśnie. Ci młodsi słuchacze na pewno nie i tego nie przeżywali. No, zimą byli z śniegiem zaskoczeni. Wyjątkowo to tak się mogło zdarzyć. Bo jeśli będą takie zimy jak poprzednie lata, tam minus 5, 7 do 10, to na pewno korzenie nie przemarzą. A ponieważ one były w donicy, bo w gruncie się zachowuje roślina inaczej. Tutaj w donicy tak, pani tak. się to zrobiła dobrze, tak jak mówiliśmy, tego pani posłuchała. No, dowody jest na to, że ślina jednak przeżyła i wypuszcza młode listki, a ogień no, troszeczkę może później reaguje w ogóle na początek wegetacji, więc proszę się jeszcze chwilowo wstrzymać. Lub w tej chwili obciąć, tak wspomniałem, bardzo blisko no, tej powierzchni, z tej gałązki będzie pani już wiedziała, co robić dalej. Dobrze. Czyli wynika z tego, że czmielina ogólnie jest bardziej wytrzymała, tak? Niż ognik. Czmielina wytrzyma, ale ognik do minus 5, minus 8. Bez przykrycia nie wytrzymuje. I troszkę szybciej wegetacja rusza, by dlatego pani widział znaki, że są piękne młode liście. Dobrze, dziękuję. To już będę wiedziała. Dziękuję Proszę bardzo. Położenia, do widzenia. Do widzenia. I kolejny telefon. Halo? Halo, halo? O, niestety się nam słuchacz rozłączył, tak? Halo, słucham. Dzień dobry. Mamy sprzężenie małe, zdaje się tak, coś tak, tam... Tak, już robię ci się radio. No właśnie, to radio. Ja chciałam tak na temat czosnku, co państwo mnie... Ja od lat stosuję na zimę miedzian, ząbki w miedzianie i co? Czosnek przede wszystkim jest żarłoczny, musi mieć azotu dużo. Nie urośnie inaczej. Ja przygotowuję zimę przed tym i na wiosnę... azotowy nawóz, trzeba zasilić już, bo on posypany i później jeszcze tak za tydzień, za dwa gnojówką z pokrzywy i mam co roku piękny, zdrowy czosnek. U mnie nie ma żadnych żółtych listków, nic. Boże. Czosnek jest po prostu żarłoczny. Jak się mu nie da papu, to on biedny jest, lichy po prostu. No i zaprawianie. Tak jak wspomniałem przez chwileczkę, tak, zaprawianie miedziane. Ząbki koniecznie zaprawić. No sposobów jest kilka, ale a czy to popiołem, czy to miedzianem obtoczony w suchym proszku. Tak, i wtedy jest zdrowy, przepis, nie ma żadnych robaków ani nic. Tak, dziękuję, pozdrawiam. A z tym pokarmem, no to wiadomo, to jest tych cebulowych, to jest naprawdę... Żarłoczna roślina, no, dużo, tak. Dużo, wiele innych mamy podobnie, ale no, przy czosnku to jest istotne i bardzo, żeby gleba nie była za zwięzła, gniazda. Owszem, bardzo... Lubi luźna. Tak, ale żeby to nie było gleba za ścisła. To też istotne. I tak jak pan mówił, że czasem nie lubi podlewania. Ja to tam na wiosnę zresztą roku podlałam. Podlewanie może... tak, tylko żeby nie przedobrzyć. Podlałam sobie może 2-3 razy czosnek, miałam piękny, a sąsiad lał. On stop lał, żeby mu urósł. I koniec czerwca już mu gnił, wykopywał. Sąsiadka mi czosnek gnieją, gdzie sąsiad za mało lałeś, to było co dzień podlewać. Powiem, dlaczego tak się dzieje. Bo jeżeli to już są takie, załóżmy, lipie, sierpień, te głuki są wykształcone, a nadmiar wody będzie, to od góry, od tej główki, od tej nasady, tam się będzie dostawała woda i dlatego gnije, po prostu wręcz normalnie gnije. Bez żadnych chorób, tego po prostu gnije. No, szybko wyskoczyła, bo coś się robi, mi zaszkodziło czosnek. Ja mówię, sąsiad, za mało podlewałeś, trzeba było co dzień podlewać. Ja mówię, podlałam 3 razy. I to z rury. I chodź, zobacz mój czosnek, jaki zdrowy, miałam takie piękne głupki. No i mówi, dobra, na drugi rok już nie będę taki głupi. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. I wrócimy do tego, czym mówiliśmy, o czym mówił pan Roman, bo tak, no robimy dzisiaj... Oczywiście mamy trochę zaległości, więc warto jeszcze
o pewnych rzeczach, które nie zostały wykonane, po prostu jeszcze przypomnieć. No możemy w dalszym ciągu też w opłoty wszystkie poprzycinać, bo w zasadzie to wszystko mówiliśmy w miesiącu kwietnia, ale to załóżmy, że mamy maj, ale to jest jeszcze jak gdyby pogodowo kwiecień, także na to wszystko nie jest za późno. No możemy zakwaszać, czyli jagodni, no, znaczy w sensie borówki, no wiele mamy sposobów, czy to rozrędzone, wszystkie kwasolubne. Pomyślę o zakwaszaniu, bo to wiadomo, przez całą zimę to zostało i śnieg opadł i tak dalej. Wypłukane jest to bardzo istotne. Poza tym no, nawożenie wszelkich roślin, te, które już tam ruszyły, wegetacja ruszyła, pamiętając o tym, również trawniki przy tej okazji, ale pamiętając o tym, żeby to nawożenie było takie zrównoważone, żeby nie było tego N za dużo, czyli azotu, NPK, wszystkie trzy składniki plus mikroelementy, ale żeby to był nawóz ten typowo azotowy w rzędach od 8 do 10, góra do 12%, żeby na ten start nie było za wiele, bo roślina po prostu nie skorzysta, będą opady, będzie ten pokarm wypłukiwany, dlatego baczmy na to i zwracajmy uwagę. No, możemy w dalszym ciągu pięknie zakładać, czas jest na trawniki. Oczywiście zaraz wrócimy do tego właśnie, do trawników, tak? Bo jest telefon. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam tą redakcję i chciałem się zapytać, co z jeżyną, bo ja kiedyś, zanim mi się rozwinęła ta jeżyna, miałem mnóstwo tego owocu, a tak u sąsiadów jeszcze patrzyłem, że nie dojrzewała, mówię, oni mają jakieś odmiany. Ale na przykład na następny już rok u mnie to połowa też nie dojrzała i pan Janek zawsze mówił o tym robaku, co tam w nim jest. I ja chciałem się zapytać właśnie, kiedy to opryskiwać, żeby nie było, żeby te maliny do jesieni dojrzały, a one takie na pół surowe zostają, one już nie dojrzeją, bo tam jest ten robak. No więc z tym szpecielem to jest troszeczkę tak, że szpeciel, malutki robaczek, oczywiście, że gołym okiem go prawie, pewnie go trudno tam dostrzec, ale jest tego dużo. I on zimuje w pąkach, tych z ubiegłego roku pąkach zimuje. I teraz, kiedy pąki popękały i powstają pierwsze listki, to ten właśnie po pojawieniu się tych pierwszych młodych liści wczesną wiosną, one wychodzą z tych pąków, z tych krajówek różnych zimowych, gdzieś tam jeszcze w zakamarkach i przechodzą na dolną stronę liści właśnie i żerują. I to jest teraz ten moment, gdzie jeszcze tym mospilanem, powiedzmy, bo tak środka może być, może nawet karate, chociaż karate to pewnie nie, tu mospilan będzie z tych środków najlepszy. I teraz o tej porze, jeżeli my rozpoczniemy walkę, to dużo tego szpeciela w ten sposób zniszczymy. Bo no właśnie, to co dalej? On na tych liściach teraz, które się pojawią, właśnie żeruje, a nieco później... Potem, kiedy zaczną pojawiać się pąki kwiatowe, tak, i kwiaty, i zawiązki, to on z tych liści przechodzi do pąków kwiatowych i do kwiatów. No i potem oczywiście po zawiązaniu zostaje w tym owocu. No i tu mu na tej drodze przeszkodzić, czyli wiedząc o tym, teraz rozpocząć tą walkę, nawet może jeden czy dwa opryski, może i za trzy, żeby nie dopuścić do wchodzenia, bo widać, że u pana tego jest namnożone dużo, no bo jak już wejdzie w kwiaty, a potem w owoce, to już jest zapomniana sprawa. A bo z kolei... ja powiem, że ja tak. Tego owocu to bym zebrał 2-3 wiadra. Tak, oczywiście. Ale to tylko wiadra, bo tego było tak. Pełno. Oczywiście, ale te owoce są czerwone, tak. Dlatego że ten szpeciel w tych owocach wydziela ślinę, która jest trująca i nie pozwala tym owocom no, wyczernić. Nie są dokarmione i nie mają potem tej czarnej barwy zdrowej. No właśnie, a jeszcze teraz... taki jeden przypadek miałem, że jeden pęd mi się wsunął pod tunel foliowy. Tak. I on się tak rozwinął, że ma 4-5 rozłogi, to dwumetrowe. Czy to zostawić pod tym tunelem, czy wyciągnąć to? Jeżeli to jest ubiegoroczny, to zostawić. Oczywiście go tam ratować, podwiązywać, no bo trzeba jemu... Bo on będzie owocował oczywiście. No będzie. Tylko czy on na przykład tam nie zostanie niezapylony, czy coś takiego? Nie, ja to myślę, z tym to problemu... Z tym problemu nie będzie, natomiast teraz, kiedy są liście i te młode liście przed kwitnieniem, do czasu kwitnienia ze dwa opryski naprawdę wykonać. A jakie stężenie tego mospilanu zrobić, tak mniej więcej? No, 0,2%
No tam, takie mniej więcej w tym stężeniu. Tak jak zresztą na opakowaniu jest wody, nie? Zapisane, tak. No dobrze. Dobrze mówię. Bo, później już po zawiązaniu owocu naprawdę to już jest, on siedzi w środku i jego tam dopaść to już jest bardzo trudno. Ja nawet powiem, że ja już opryskałem później, jak były duże liście i owoc tym ospinanem, to mi tam wszystko jakoś zaschło nawet już. No bo może trochę też, ze stężeniem musi pan też uważać, żeby nie przedobrzyć ze stężeniem tego mospilanu. To już zgodnie z instrukcją go po prostu zastosować. Mhm. A 0,2 to by było 2 ml na litr wody? Tak. Dokładnie tak. Jeżeli jesteśmy przy temacie jeszcze jedzin, to przy okazji pragnąłbym poinformować wszystkich, którzy mają te jeżyny, czas najwyższy. Pogody nie było w tym kwietniu, była jaka była, to wiemy, ale czas najwyższy wszystko porozpinać, bo część na pewno użytkowników miało je położone na gruncie, poziomo, u nasady, a w tej chwili rozpinamy na wszystkie podpory, które tam mamy, rozpinamy te wszystkie pędy jeżyn. No tak, bo ja już na jesień powycinałem te stare wszystkie, co owocowały. To liście, ile się dało, pozbierałem, ale te liście dość długo były. I jeszcze teraz też trzeba pozbierać, bo one się też chyba na tych liściach przechowują. Ale słyszałem, że te liście są bardzo zdrowe do picia też. O całych pędach, żeby pędy były, nie leżały w tej chwili na gruncie, na powierzchni, tylko były rozpięte na podporach, na drutach i tym podobnych. Tak, ja mam to wszystko zrobione. Tak. Mhm. Ale ci, którzy mają, to proszę na to uwagę zwrócić, bo czas jest najwyższy. No bo ja kiedyś widziałem u sąsiada, też miał obficie kwiatu i owocu, ale on mówi, one mi nigdy nie dojrzewają, a tam na pewno był ten szpeciel. Tak, tylko ten szpeciel. No, bardzo dziękuję. Życzymy powodzenia i smacznego. Dziękuję. No i w tym układzie jeszcze zdążymy wrócić na trawniki, o których już wspomniał pan Roman. Tak, to jest czas bardzo dobry na zakładanie. Oczywiście pamiętając przede wszystkim, jeżeli ktoś zakłada trawnik nowy, to ten grunt powinien być naprawdę starannie przygotowany. To znaczy, mam tu na myśli przede wszystkim odchwaszczenie. Bo później, jak już trawa wzejdzie, będziemy ją pilnować i te wszystkie wieloletnie chwasty, jest walka z nimi bardzo trudna. Często tam mówimy, wycinaje pojedyncze i tak dalej. Są pewne środki, ale żeby tego uniknąć, to przede wszystkim dbajmy, żeby dokładnie tą powierzchnię oczyścić z chwastów dopiero później. Wiemy o tym. Mechanicznie raczej. Tak. Czy to więcej glebogryzarką, czykolwiek, tylko później to wszystko musi być wygradzone, czy usunięte. Żeby nie sięgamy po chemię. Tak. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to unikamy. I robimy to, w tym budynku mamy czas, bo to nie jest rzecz, którą musimy zrobić dzisiaj czy jutro, ale staranie ten grunt przygotować. Pamiętając przy wisieli później, żeby ta mieszanka była 4-5 co najmniej traw, żeby nie jednolitą, jedną trawę siać, to o tym mówiliśmy wielokrotnie. Po wschodach pierwsze cięcie, czyli trawnika, koszenie, będzie od 7 do 8 cm mniej więcej, jak będzie miała źdźbła wysokości, wtedy, ale jeszcze, to wtedy klimy po raz pierwszy. Jeszcze uwagę zwracam, żeby nie zasilać. To jest czas, ten pierwszy po wschodach do samej wczesnej jesieni trawnika, nie zasilamy. Są to roślinki zbyt młode i narażone na wiele innych rzeczy, ale nawóz jest w tym czasie niepotrzebny. Pierwsze, tak zwane jesienne nawożenie, wtedy robimy to przy trawnikach. To jest bardzo, bardzo istotne, żeby nie przekarmić, bo rośliny są po prostu za młode i tej trawki tam mogą po prostu nie wytrzymać. Taką jeszcze ciekawostką jest, że jak nie chcemy mierzyć tych źbeł, ile mają tam wysokości, to jeżeli te źbła się załamują, to przychylają się ku dołowi, ku ziemi. To jest też taki znak, że to pierwsze koszenie należy wykonać. I bardzo istotne jest, żeby to narzędzie koszące, tam, te noże były bardzo ostre, żeby to cięcie było prawdziwym cięciem, a nie utrącaniem. To jest bardzo istotne, żeby narzędzie było przy tym pierwszym koszeniu właśnie idealnie ostre. No i jeszcze pamiętamy wcześniej o uwałowaniu. No przy przesianiu, sama technika siania, jeśli nie będę wnikał, bo o tym mówiliśmy wielokrotnie, ale tak głównie tylko zaznaczyłem te rzeczy, które są najbardziej istotne. Mieszanka i dobre odkwaszenie i pierwsze koszenie na dobrym terminie i ostre narzędzie. To jest taka podstawa, jeśli chodzi o przytalnik.
No trzeba przyznać, że trochę roboty nam się nazbierało na działkach. Tak, no tych prac pewnie jeszcze będzie wiele więcej, bo tym świeci niestety nas takie do tej pracy aż tak mocno nie nastrajał. I tych różnych zaległości pewnie jest wiele więcej. Ale niebawem przyjdą nowe, bo będzie sadzenie mieczyków, będzie sadzenie dali i tak dalej. To już te wszystkie miejsca możemy przygotować. I w tej chwili no, zapowiadają, że za 2-3 dni będzie bardzo piękna pogoda z wysoką temperaturą. Prawdziwa wiosna, maj. A te miejsca, które mamy w tej chwili wolne, nieobsadzone, goła ziemia, to bardzo proszę, żeby unikać, żeby parowanie zmniejszyć, żeby te kapelary wszystkie przerwać, to zagrabiamy, norkosujemy, żeby przerwać to nadmierne parowanie, żeby tej wilgoci, która została nagromadzona przez ten okres cały zimowy, żeby nie stracić zbyt szybko. Bo nie wiadomo, odbiorę, dobrze, okay, halo. Tak, słuchamy. Dzień dobry, mam takie pytanie. Mam 8-letni trawnik, już był parę razy rekultywacowany. Czy w tej chwili, bo się troszeczkę wiecznie opady, jeszcze można, już pierwsze koszenie było zrobione, czy można jeszcze, nie jest za późno na rekultywację? W jakim sensie? Nie, można. Zgrabienie? Tak naprawdę to trzeba było na niskim poziomie skosić ten trawnik, pewnie tak pani zrobiła. A teraz to dobrze byłoby przejechać właśnie tym rekultywatorem, czy jak to się tam, tak, albo też grabiami, jeżeli jest mała powierzchnia, no to można... Grabiami też było robione. A, to grabiami to też. No i teraz zarzucić pierwszą dawkę wieloskładnikową, ale już za 2-3 tygodnie później, to już po skoszeniu, bo to za 2-3 tygodnie trzeba będzie już pewnie skosić, dać azotu, i potem jeszcze powtarzać przynajmniej za 2-3 razy saletrą amonową i to wtedy będzie, no będzie ruszył. A wertykulację kiedy? Także wertykulację teraz jeszcze przeprowadzić, rozsypać nawóz, potem jeszcze lekko przegrabić, żeby ten nawóz zmieszać i żeby go też z liści. I do siewki trawy też trochę. Do siewki oczywiście też, ale wieloskładnikową, taką z 4-5 najlepsza gatunków, żeby czasami nie siać takiej jednogatunkowej tego rajgrasu, który... No wygląda fatalnie, także tak, gdzie będzie kostrzewa, dwa gatunki kostrzewy, będzie troszkę tej życicy, będzie też tymotka powiedzmy tak, żeby było ze 4-5 tych gatunków. I taką tutaj, czy to z Iławy, czy tą polską tutaj spod Bydgoszczy z Instytutu. Tutaj mamy właśnie w Kotomierzu. Także w ten sposób trzeba postąpić. Dziękuję bardzo, do widzenia, wszystkiego dobrego. Życzymy powodzenia. Dziękuję. I oby się nie przepracować, bo to też jest niezdrowe na działkach szczególnie, prawda? Tak, tylko że nie zapominajmy również o tym, że tak, niektórzy przycięli róże. Te róże oczywiście były przemarznięte. One w tej dolnej części, które były przykryte, po odkryciu teraz z tej dolnej części wybiją. No to jeszcze poczekać do przyszłego tygodnia, może z tydzień czasu, no i wtedy te wszystkie poschnięte przyciąć. Wielu z Państwa jeszcze ma do przycięcia ozdobne krzewy, które tak naprawdę to prawie wszystkie najlepiej się czują, kwitną na dwulatkach jednorocznych, trzylatkach co najwyżej. No to po prostu te wszystkie starsze, czteroletnie, a już pięcioletnie na pewno powycinać, bo ostatni dzwonek, bo berberys już przecież na przykład już jest czerwony, czyli już powychodziły pędy. Ale jeszcze ostatnia sytuacja, żeby skorygować, poprawić figurę, czy to okrągłą, czy kwadratową i tak dalej. Także na to jeszcze jest dużo, na pewno dużo pracy w związku z tym. I uwaga, bardzo mocno obserwować rośliny, czy to porzeczki, czy agres. Już się pojawiają mszyce. Ten pierwszy rzut mszycy, proszę dokładnie patrzeć, żeby nam nie zrobiło, szczególnie w tych jagodnikach, spustoszenia. To jest bardzo istotna uwaga na ten czas. A teraz mają nadejść bardzo ciepłe dni, wilgoci jest sporo, a zdemszyce ruszą do ataku. A jak przeciwdziałamy? No, na mszyce mamy ten nasz tradycyjny, no tutaj tą chemią musimy potraktować, bo jeżeli chodzi o takie
biologiczne sprawy, no to przy takich porzeczkach no jest to bardzo trudne. Tam zaraz miejsca te liście są wysysane, to są młode liści, to tu musimy potratować no, między innymi mospilanem, ten pierwszy atak, odeprzeć. I w ten sposób właściwie dobrnęliśmy już do końca naszej audycji. Chciałem jeszcze spojrzeć, co prawda, na drzewka owocowe i poprosić o to Janka Malesza, ale już niestety nie zdążymy dzisiaj, bo musimy się żegnać z Państwem do przyszłego tygodnia. Może będzie czas, żeby o tym porozmawiać, bo jednak z pewnością te właściwie mrozy wręcz kwietniowe sporo zrobiły spustoszenia na drzewkach. Nie wszystkich oczywiście, ale tych, które... Świnie, tak. No właśnie, na tych wczesno kwitnących. Mm-hmm. Bo te, które później kwitną, no mam nadzieję, że nie zaszkodziło im nic takiego, co by mogło grozić potem utratą plonów. W każdym razie żegnamy się dzisiaj z Państwem, a gośćmi naszych słuchaczy byli eksperci magazynu Raz na Zielono, pani Barbara Kokot. Do widzenia i do usłyszenia. Pan Jan Malesza. Dziękuję za uwagę. Pan Roman Grzechowiak. A ja się zejdę takim stwierdzeniem, że z wiosną nadzieje rosną, także bądźmy dobrze myśli. I serce rośnie dzięki temu. Zwłaszcza, że pandemia powoli ustaje. W każdym razie też dziękuję Państwu. Sławomir Nowak, który realizował program, i Andrzej Krystek. Do usłyszenia za tydzień.